Witam wszystkich na moim kanale. Od kilku tygodni, a może nawet już miesięcy, w moich materiałach zastanawiam się, co można byłoby dodać czy odjąć w następnym tytule Battlefielda, żeby on przypadł nam wszystkim do gustu i było troszkę o mechanice, troszkę o rozgrywce, a ostatnio nawet w jakiej tematyce możemy się go spodziewać. I te wszystkie materiały są w karcie filmu i jeżeli ktoś się nie oglądał, a chce się z nimi zapoznać, to serdecznie zapraszam, wystarczy sobie kliknąć w ikonkę z literką i w górnym rogu ekranu. No i oprócz tego wszystkiego, co tam zobaczycie czy usłyszycie, zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, a która myślę, że jest dla wielu bardzo ważna, ale też która moim zdaniem powinna zostać zmieniona w następnych odsłonach, a mianowicie chodzi mi o usługę premium. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o niej, ponieważ mimo że wciąż nie wiemy, jaka to będzie odsłona pod względem tematyki lub innych detali, które dotyczą rozgrywki, no ale czego możemy być pewni, to to, że ta usługa premium na pewno będzie w grze dostępna już w dniu premiery, ponieważ zresztą jak widać z autopsji po sukcesie tej usługi w Battlefield 3, gdzie bagatela zarobiła 130 milionów. Firma oczywiście zdecydowała się na powtórkę tego samego w Battlefield 4, no i dlatego też nie sądzę, żeby taka korporacja jak EA chciała się po prostu pozbyć kury, która znosi złote jaja w nadchodzącej części. I mimo że wielu graczy jest przekonana do tej usługi, chwali ją sobie bardzo, to są też tacy gracze jak ja, którzy mają troszkę inne spojrzenie, no i nazywają całą tą usługę po prostu maszynką do zarabiania pieniędzy i uważają ją też za lekko nieuczciwy system, który dzieli graczy, daje nierówne szanse w grze oraz, co najważniejsze, jest mechanizmem, który gwarantuje wydawcy sprzedaż nam kota w worku, ponieważ nikt, kto nabędzie premium, nie jest tak naprawdę do końca pewny, co dostanie w tym DLC. Chodzi mi o to, czy wszystkie mapy mu się spodobają i czy wszystko, co zostało obiecane, zostanie dostarczone. Jak było na przykład w przypadku premium do Hardline, gdzie nad pewnymi obiecanymi funkcjami, taką jak na przykład Gunbench, wciąż trwają prace. I nie zrozumcie mnie źle, nie chcę w moim materiale zaczynać dyskusji pod tytułem "Żałuj, że kupiłeś premium", czy czytać w komentarzach o zaletach premium, ponieważ każda pliszka swój ogon chwali i wcale nie jest tutaj moim zamierzeniem patrzeć, na co kto wydał swoje pieniądze, ale co chcę zrobić, czy może raczej pokazać poprzez omówienie właśnie parę rzeczy, które gdyby zostały zmienione, sprowadziłoby to ogólne zadowolenie dla wszystkich graczy i myślę, że nawet tak chciwa, czy może raczej łasa na pieniądze EA dostałaby o wiele bardziej większe wpływy gotówki niż w poprzednich częściach, gdyby zdecydowała się wprowadzić takie zmiany. No ale żeby to zrobić, pierwsze co musiałoby zostać zmienione, to tak jak na przykład w przypadku ostatniej produkcji Ubisoftu o nazwie Rainbow Six, że nasze premium odnosiłoby się wyłącznie do rozszerzonych opcji kustomizacji postaci, broni oraz do wyzwań i szybszego dostępu oczywiście do DLC. W ten sposób zmniejszyłoby się po pierwsze cenę premium o około 30% i każdy, myślę, że dzięki temu nie tylko by zaoszczędził na tej usłudze, ale sprawiłoby to, że posiadacz premium mógłby się czuć wyjątkowo. No ale na pewno zapytacie, jaki to ma sens? Co by to zmieniło, skoro premium nie oferowałoby nam map i jak EA mogłaby na tym zarobić i oczywiście co mogłoby nas skłonić, skoro nie ma map, żeby takiego zakupu dokonać? I zanim zacznę to wyjaśniać, pozwólcie, że wyjaśnię wam jedną sprawę. Otóż największym problemem w dniu dzisiejszym są właśnie mapy. I one są tak zwaną kartą przetargową, gdy zastanawiamy się, czy warto nabyć tą usługę i oczywiście kusi nas te 10 dolców czy 10 funtów taniej, które zyskujemy na wszystkich mapach, ale rzadko kto zastanawia się, ile tak naprawdę by zaoszczędził, gdyby te mapy, które są w dodatku, a które się nie gra, bo mu się nie podobają lub nie przypadły mu do gustu, albo także nie ma serwerów w tym momencie dostępnych, zostały odliczone. Ile wtedy jest warte dla was premium? Czy faktycznie było warte 40 funtów, jeśli i tak większość serwerów, które teraz są dostępne, jest z mapami z podstawki? Czy warto było tyle zapłacić tylko za wcześniejszy dostęp do pogrania? Oczywiście same mapy nie są wielkim problemem, jak się nam nie podobają, po prostu w nie nie gramy, ale co chcę powiedzieć, że w moim odczuciu straciliśmy pieniądze na coś, co w jakimś procencie nie spełnia naszych oczekiwań i gdyby to odnosiło się do innego fizycznego produktu,
w świecie rzeczywistym odnieślibyśmy go do sklepu i poprosili oczywiście o zwrot pieniędzy. Nie tylko to jest nie fair, ale co mają powiedzieć gracze, którym dostęp do broni został utrudniony, ponieważ jest ukryty za DLC, no i w związku z tym mnóstwo ludzi, nawet gdy nie chce, czasami jest zmuszono właśnie do zakupu dodatku, żeby mieć równe szanse. I żeby nie być gołosłownym, jak w przypadku AWS-u, dawał on ogromną przewagę nad graczami, którzy tego dodatku nie posiadali. I myślę, że wielu z Was bardzo dobrze pamięta te momenty właśnie, że serwery na podstawce były po prostu rejpione przez właśnie graczy posiadający tą broń. Więc darmowe mapy dla wszystkich, a jedynie czasowy, czyli dwutygodniowy okres dla ludzi z premium do pogrania przed datą wypuszczenia, myślę, że brzmi rozsądnie. A dzięki temu nie tworzyłoby się też podziału na serwerach, na tych, którzy dodatki mają, czy na tych, którzy dodatki nie mają, oraz, co najważniejsze, w stosunku do wyposażenia żołnierza, każdy stałby na równym poziomie, ponieważ bronie byłyby w darmowych mapach. No ale skoro mapy będą za darmo, premium będzie tańsze, to na czym EA mogłaby tak naprawdę robić tą kasę? Bo co innego jest przekonać gracza, który oczywiście zyskuje przez to, ale co innego przekonać korpo do zmiany swojej polityki? Oczywiście można przekonać jeszcze większą ilością zysku. Otóż na samym początku mówiłem, że nasz Season Pass gwarantowałby nam dostęp do kustomizacji postaci, który byłby tylko dostępny właśnie w tej usłudze i w tym tkwi sekret sukcesu przyszłego premium. I nie boję się tutaj powiedzieć, że myślę, że wielu z Was nie jest pod wrażeniem tym, co w tym momencie oferuje nasza usługa teraz, że mimo to, że nasz żołnierz jest w premium, to tak naprawdę oprócz kilkoma nieśmiertelnikami, które zresztą nawiasem też mówiąc pozostawiają wiele do życzenia, czy opcją kustomizacji spadochronu, nie różni się od zwykłego gracza, który takiego serwisu nie posiada. A w przypadku właśnie dostania rozszerzonej opcji wyposażenia naszej postaci w grze, na przykład w kamuflaż DICE, jaki był dostępny do odblokowania na Smoczej Dolinie, lub ghillie suit dla snajpera, czy barwy kamuflażu na twarz, byłyby naprawdę świetnym rozwiązaniem i myślę, że także ogromną zachętą właśnie do nabycia takich usług. No ale wciąż mówię tutaj o darmowych rzeczach w ramach jednorazowej opłaty, a to na pewno nie przekonałoby wydawców do obniżenia ceny czy dania dodatków w postaci map za darmo. I tu właśnie z pomocą przychodzą nam skiny z Counter-Strike'a, które są naprawdę w tym momencie niesamowicie popularne i ku mojemu zdziwieniu naprawdę bardzo łatwe do zrobienia dzięki Cinematic Tools. W opisie zostawiam Wam link do filmu, który pokazuje, jak takie skórki wyglądają na broniach z Battlefield 4, więc skoro sami gracze potrafili takie coś zrobić, to myślę, że nie sprawiłoby to żadnego kłopotu DICE, by te znalazły się właśnie w przyszłych odsłonach, a jak już wcześniej wspominałem, przy dzisiejszym trendzie sukces jest po prostu murowany. I chciałbym też na samym początku zaznaczyć, że mimo, że nie jestem entuzjastą wprowadzania rzeczy z innych gier do Battlefielda 4, ale w tym przypadku, oczywiście po drobnych zmianach, zrobiłbym wyjątek i gdyby tak zrobili, to naprawdę powitałbym to z dużą satysfakcją, ale muszę też dodać, że nie jestem za żadnym wprowadzeniem różowych serduszek czy złotych kamuflaży na broń i wszystkie ze skinów musiałyby być w stylu militarnym. Oprócz oczywiście noży, gdzie mogły być na przykład tygrysi kieł, Marble Fate czy Sapphire, bo to nie szpeciłoby to ich wizerunku. Więc jak by to wszystko miało działać? Otóż skiny znajdowalibyśmy w Battle Packach, które byłyby dostępne tylko dla użytkowników premium i także dzięki temu wreszcie miałoby, myślę, to jakiś sens w grze, ponieważ zamiast premii punktowej, która w tym momencie psuje rozgrywkę i też trudno po prostu rozróżnić, czy ostatni level kolesiowi wpadł za umiejętności, czy po prostu za nadmierne używanie premium, dostawalibyśmy w zamian tego właśnie piękne skórki do broni. Oczywiście skrzynki byłyby darmowe, ale tutaj też tkwi mały haczyk, ponieważ chciałbym, żeby one wpadały bardzo, ale to naprawdę bardzo rzadko, żebyśmy czuli, że na nie zasługujemy, czyli na przykład 500 obronionych flag, czy 1000 wygranych podboi, lub 500 rozbrojonych przekaźników, czy za inne jakieś akcje zespołowe i taki właśnie wtedy skin, którego byśmy otrzymali, a którego byśmy założyli na broń, czy dostalibyśmy kamuflaż na postać, dawałoby nam naprawdę ogromną satysfakcję, a gracz zespołu czy wróg wiedziałby,
że musieliśmy sobie na takie coś zasłużyć. Oczywiście dla tych bez premium czy leniwych lub rzadko grających byłyby do nabycia kuferki i klucze do kupienia w sklepie i na tym właśnie zarabiałaby EA, a jak sami wiemy z CS-a, ludzie tracą niesamowicie mnóstwo pieniędzy na klucze i to jest właśnie prawdziwa kopalnia złota. Ale nie tylko na tym nasza korpo mogłaby bić monetę, bo na Battlelogu mógłby znajdować się market, gdzie gracze mogliby sobie sprzedawać niechciane czy zduplikowane skórki innym graczom, a EA odpowiednio pobierałaby od tego marżę. I w ten sposób handel nie tylko, że odbywałby się w sposób uczciwy, ale byłby nadzorowany i nikt nie bałby się, że zostanie oszukany. Nie mam jeszcze jasnego pomysłu, jakby to dokładnie wszystko się odbywało, czy przy użyciu czego. Czy byłoby to PayPal, Bitcoins, czy przez Steama. No ale skoro ja wpadłem na taki pomysł, to myślę, że to jest tylko kwestia czasu i dopracowania szczegółów przez EA, żebyśmy taki system właśnie zobaczyli w grze. Na zakończenie chciałbym dodać, że naprawdę chciałbym, żeby EA stworzyła nowy system, który nagradza tak zwanych elitarnych graczy, żeby oni czuli, że za wydane pieniądze otrzymali coś, dzięki czemu wyróżniają się na tym polu bitewnym, ale też muszą nastać zmiany, żeby ten system nie umniejszał tym, którzy nie zakupili premium, którzy zakupili tylko podstawkę i żeby nie sprawiał, żeby oni czuli się gorsi, że skoro nie mają premium, to jesteśmy mniej ważni dla wydawców i twórców gry i myślę właśnie, że wprowadzenie tych skrzynek, skinów spokojnie by ten problem rozwiązało, ponieważ pokryłoby koszt tworzenia DLC i dzięki temu nie byłoby problemu właśnie z serwerami, z mapami DLC, czy problemów z nadużywaniem jakiejś broni, która jest tylko dostępna poprzez zakup mapy. I co najważniejsze, musimy także przestać patrzeć na gry przez pryzmat. Stary, to tylko gra, wyluzuj. Bo skoro w życiu prywatnym czy na co dzień oczekujesz traktowania fair, oczekujesz dobrego produktu czy dobrej usługi za swoje wydane pieniądze, to dlaczego nie mamy tego samego wymagać od wydawców gry? Także piszcie swoje zdania i opinie w komentarzach, co sądzicie o tym całym moim pomyśle, czy przyjąłby się oczywiście taki, może macie lepsze pomysły lub usprawnienia do mojej idei, a ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że materiał się podobał, jeśli tak, to zapraszam oczywiście do polubień, dziękuję za czas spędzony ze mną, no i do zobaczenia w następnym materiale.